Witam. Dzisiaj prezentacja i opinia MFA 2 czy 5 lub jak to woli Ursusa 2812. Ogólnie to jest Ursus 2812. Zakłady mechaniczny traktor. Type of traktor 2812. Tylko to jest to pierwsze wydanie 2812. A homologacja jeszcze była w Ursusie wystawiona na MF 2 czy 5. Cioniczek w naszych rękach od nowości. Ojciec go kupił w lutym 92. A pierwsza, a data produkcji to jest 91 rok. Ogólnie ma emisiek, kapcie ma tylne od nowości. Od nowości 100 mil. Blacharka, korpusy są w oryginalnym malowaniu, opony z przodu, ta była kupiona tam w którymś roku, bo druty wyszły na bok. Co tam wam mogę powiedzieć, trzycylindrowa jednostka z pompą rotacyjną, ma 38 koni. Sprzęgło dwustopniowe, wajcha odręcznego, tu jest wajcha odmiany biegu wsteczny i cztery biegi do przodu i reduktor terenowe lub szosowe, dźwignia od włączania wałka, tu dołożona taka rurka została, żeby się bardzo nie schylać, rozdzielacz od hydrauliki zewnętrznej. Największa zmora tego trzonika według mnie to jest właśnie to, ten przełączniczek. Taras jest ustawiony na podnośnik, tu chyba na wyjście 2 i wyjście 1. No to już nie mogli tak zrobić, żeby było to niezależnie. Widziałem dużo trzoników takich na YouTube poprzerabianych. Dało się, a Ursus to co, najlepiej licencję zerżnąć i tu dalej, nie? Tylne opony 12,4x32. Podnośnik, powiem wam tak, ogólnie jest, można powiedzieć, jest mocny. W stosunku do masy ciągnika gdzieś koło tony podnosi. I teraz znowu największy minus tego ciągnika to jest to. Urywa się ten wałeczek, się urywa właśnie. Tutaj się urywa przy tej pochwie. No w 2,5,5 to jest zrobione, tam jest konkretnie, nie? Jest normalnie ten, jest inaczej zrobione, a tu tak zrobili. No ale to już powiem wam, przez te prawie 30 lat to się urwało 7 razy. Tak na przemian jedna, druga strona, tak gdzieś chyba 7 razy. No i tak, trzeba olej spuszczać. Pochwę odkręcać i dopiero wkładać nowy bolec i go przykręcać, nie? Zaczep górny fajnie zrobiony, że nie trzeba go odpinać. Nie trzeba go odpinać tak jak w 80C i nie przeszkadza. Dolny zaczep teraz odpięty, no bo będzie przeszkadzał w innej maszynie. Wysuwany. No, dużo regulacji, można go wysunąć, wsunąć, jest jeszcze ten hak, hitch, że można go opuścić na podnośniku, nie? I tak ogólnie ciągnik ma teraz 4500 godzin i pokażę wam jak jest lód przy 4500 godzin. Bardzo mało. Tutaj na wszystkim chodzi tyle, a ma 4500 godzin, nie? Co wam mogę dalej powiedzieć, dwa wyjścia hydrauliczne, tak ogólnie, no to pracował kiedyś z pracą tą Z230, tą kolumbryną pasową i powiem wam tak, że dawał z nią radę, miał dużo lżej niż przy tej zwykłej prasie kostce Z224. A
hamulce, tak są pedały wytarte, pedał od sprzęgła trochę bardziej. I co wam mogę powiedzieć, czujniczek pali na dotyk. Powiem wam, chodzi teraz ładnie, ale generalnie silnik jest po trzech naprawach. Zawsze było dbane o oleje, filtry i tak dalej. Pierwsza naprawa silnika była przy 800 godzin. 800 godzin od nowości. I puścił olej z wydechu. Olej z wydechu puścił. Jak go się rozebrało, tu leje były sieka, teraz są założone, były założone zestawy z Krotoszyna i później, nie wiem ile on miał wtedy lat. Druga waria to była takiego typu, no chodził dużo z prasą zetką, na usługach, no chodził z tą prasą tak jak w PGR-ze i zaczął się tłuc silnik. Jak się okazało, dostał luzu na pierwszym cylindrze od sprzęgła. Dostał luzu na panewce korbowodowej i stworzył natłoku. Zostało to zrobione, no i chodził. Później było coś takiego, że tak to chodziło ładnie. Nie brał oleju, dyma nie puścił, ale jak przyszło zapalić go w minusowych temperaturach, to można było zapomnieć. Jak było minus 10, to na samo start nie zapalił. No i wtedy zrobiliśmy mu głowicę i wtryski. Teraz już jest drugi komplet wtryskiwaczy. Pompa wtryskowa jest od nowości nieruszana. Raz tylko była zawieziona do sprawdzenia i jest z nią wszystko w porządku. Co tam wam jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli komuś się pojawi luz na przykładnie kierowniczej, to nie trzeba całego tego wszystkiego rozebierać, tylko ściągamy tego wąsa, odkręcamy te śrubki, to schodzi i tam są takie podkładki regulacyjne, to się właśnie odejmuje jedną podkładkę i dokręca i się likwiduje luz, nie? Druga rzecz, aby się komuś biegi tu zakleszczały, to jest taki powód. Tutaj właśnie tak było, pękła, tutaj jest od spodu sprężyna na wybieraku i ona pękła i nie dociskała lewarka tam na te wsówki, no i parę razy się zakleszczyło. To tam wam mogę jeszcze powiedzieć, ogólnie ten ciągnik to chyba to jest eksportówka na Pakistan czy coś takiego. I tylny most był też robiony, w sumie można powiedzieć 3 razy. Pierwsza awaria to była jeszcze na gwarancji, to poszła blokada i poszła patulejka łącząca skrzynię z mostem. Jak się okazało, jak przywieźli z tego spomu, bo to naprawa była tutaj u nas na miejscu, jak przywieźli nową tą tulej łączącą skrzynię z mostem, ona była dużo grubsza, po prostu tamta, aby ją sobie ktoś przetoczył czy coś takiego. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć, blokady tu są liche, raz była na gwarancji zepsuta, później była też zerwana,
po prostu zazębienie tych tego sprzęgła kołowego jest dwa razy słabsze niż w MF-255. I tu była jeszcze taka awaria z tej strony mostu, jak się tą pochwę odkręci, to tu jest taki tak zwany ślizg koła talerzowego, nie? To, ten ślizg dopycha koło talerzowe do ataku. Nie ma takiej regulacji, tak jak w 80 czy 16. 16 blok to ten tylny most to jest poezja, a tutaj no to jest taki patyn jak skurwysyp. No i ta, ten ślizg koła talerzowego się wytarł gdzieś więcej niż pół centymetra. Koło talerzowe nie zazębiało się na tak na pełny ząb, no i się stało jak się stało. No, no i później nawet był wielki problem dokupić ten ślizg koła talerzowego. Ten ślizg się dokupiło i tam jeszcze my blachę podłożyli, żeby zniwelować ten luz na zazębieniu. To mogę wam powiedzieć, jeżeli wam słabo kręci, pierwsze co, zaglądamy do rozrusznika i wymieniamy szczotki. Jak zaczyna słabo kręcić, to szczotki są zjechane i tyle. Pompka zasilająca w sumie jest teraz trzecia. Trzecia pompka zasilająca. Alternator z Expomu nowy, w 15 roku. Ale co ja wam powiem, taką lipę siekę robią. Przedtem też był z Expomu. Teraz nie będzie tego widać. Musiałbym odkręcić tą osłonę. Nie zazębia tego sprzęgiełka z tworzywa czy gumowego na pełny ząb, tylko na połowę. Sprężarka, no to te simmeringi lubią siadać. Pompa wody jest chyba trzecia czy czwarta przez te 4500 godzin. Stworzeń jest trzeci. Ogólnie to wypychało tą tulejkę zawsze. I zrobiliśmy taki patent jak w 80. Przewierciliśmy stworzeń w środku, przegwintowaliśmy i taką blaszkę daliśmy, żeby nie wysuwać się tulejka i święty spokój. Sprzęgło było raz profilaktycznie robione, bo chodził 4 czy 5 lat z turem i po prostu kapało tam od no kapało tam po prostu od tego simmeringa, od sprzęgła. No i ojciec mówił, że zanim założymy tura, lepiej go rozjechać i zrobić, będzie spokój. No i akurat tarcza była dojechana wtedy do nitów na pierwszy stopień, a drugi to jeszcze był 50%. I co wam tak powiem, u nas traktor jak trafił, to pierwszy ciągnik jaki ojciec kupił, to był T25 nówka ze składnicy, tego z Ursusa przywiózł, przyjechał na kołach z Ursusa. No i powiem wam tak, no ogólnie opinia tych ciągników jest, że to są, była w tamtych latach 90., że to są ciągniki nie do zajebania. Niestety tak nie jest. Ogólnie worce w agregacie, w prasie, wszystkich, ogólnie to był główny ciągnik, to był głównym ciągnikiem przez 20 lat. Robił najcięższe roboty. Dwuskibowym obrotowym pługiem się robiło razówę. W talerzówce talerzówkę pożyczyłem od sąsiada, dziewiątkę, 9 talerzy na szerokość, mniejszą trochę ósemkę, jeden ogień i szedł, no i tyle. No. Tak ogólnie w ciężkiej orce to czasami trzeba było czwórką terenową go doić i to spalanie na hektar to wychodziło dwa razy większe niż 80. A teraz tu ma wieczny odpoczynek, letkie roboty, teraz go zapnę do glebogryzarki, tam zrąbać przydomowy ogródek i 6 jarów podziemniaki i tyle. I tak, teraz tu ma tak opryskiwać, rozsiewać, 6 jarów czy 10 ziemniaków i tyle. No, no i ogólnie ciągnik bardzo dużo jeździł po asfalcie, wtedy mieliśmy dużo tuczników, co tydzień się zawoziło tuczniki do Wolbromia, na targi zboże do Wolbromia i opon jest tyle. Widzicie? To ile trzeba godzin zrobić, albo jeździć po asfalcie, żeby zjechać do zera?
100 mm opony. Ogólnie powiem wam tak, jakby ktoś się przymierzał do takiego MFA, to lepiej nie sobie kupi 255. Nie będzie miał problemu z tymi z tymi bolcami, które się urywają, bo tylko podparcie jest tutaj ten materiał lipa. W MF-ie 255 hamulce są olejowe lepsze. Tutaj hamulce nie były od nowości tykane, tylko tutaj się podreguluje na tych grzechotkach i tyle. Jeszcze następną wadą tego ciągnika według mnie to właśnie zrobili, że tutaj dziura w łączniku jest normalna, a tu jest mniejsza. No i na przykład nie zapnę łącznika od 16, no bo by za bardzo latało. Przy rozsiewaczu Altro, no to właśnie trzeba by od 16 zapiąć dłuższy łącznik, bo jak będę siał nawóz, to wam pokażę. No i to tam jeszcze skrzynia biegów nie była tykana, pompa ani rozdzielacz nie był tykany. Tak, jedynie z tym mostem był problem, z silnikiem właśnie też, ale to chyba były jakieś lipne zestawy naprawcze, lipne zestawy na te tule i tłoki już na pierwszy montaż założone, bo teraz są założone z krotoszyna. Właśnie przy 800 godzinach były założone z krotoszyna i nie wiem ile my to robili. Także, że 3000 godzin na pewno te zestawy chodziły. I po prostu jak ściągliśmy głowicę, żeby ją zawieźć na regenerację, wtedy te wtrytki, wyciągliśmy tłoki, to tylko podrzuciliśmy pierścienie, to normalnie tam jeszcze honowanie się nie dotarło na tych tulejach, nie? No i teraz chodzi, zapala ładnie. Co wam mogę powiedzieć, no. O jakimś komforcie tutaj nie można powiedzieć, bo widzicie, podłoga jest taka. No ale na tamte lata 90, no to wtedy to był pierwszy nowy taki MFIK w okolicy. No i tyle. Już dawno mi wszyscy mówią w domu, weź go, sprzedaj. Ale ja go tak trzymam z sentymentu. Sentymentu, że jest od nowości, ojciec go kupił, a zresztą kupię innego złoma i tyle, a tutaj przynajmniej wiadomo co jest, no. Na razie chodzi wszystko sprawne, tak jak mówię, ma teraz wieczny odpoczynek. Parę lat temu to w Krakowie nim osiedlowe uliczki odśnieżałem, ale to już się wyleczyłem z tego odśnieżenia, no i teraz tak, trzeba by go może mu zrobić kosmetykę na 30 urodziny, ale to nie w tym czy nawet w tym roku. No i jeszcze była jedna awaria z tylnym mostem. W sumie to był to, aby 3 razy do rozbierany. Zaczął wałek przekaźnika wyjść po prostu. W robocie zaczął wałek przekaźnika wyjść i most był rozebrany i tam są te złożenia giełkowe. 5 złożeń giełkowych po 100 coś złotych. Jakieś tam duperele, olej, no także coś 1200 wyszło, nie? No ale to wiadomo. Ogólnie nowe trawcioniki wożę po serwisach, czy letnie, pięcioletnie, dwuletnie, gwarancja się skończy i są kłopoty i się do tego nikt nie przyznaje, no ale co wam to powiem, w tych latach co on tu chodził z prasą, to na tu kasy tyle, że wrócił się już nie raz, nie dwa, nie trzy i co tu wam powiem. Taką ciekawostkę, w tamtych latach, w 92 roku, to wystarczyło dla niego dać 64 miliony starych złotych i to odpowiadało wartości 60 świń. Wystarczyło tylko 60 świń sprzedać, żeby kupić nowego Ursusa 2812 z fabryki. A teraz to... Nic.
Pozdrawiam, żegnam i do następnego razu.